Hej, cześć, manowym wszystkim ludzie! Z tej strony Jack, witam się z wami, zeskakując z głowy posągu Aresa i lecąc w dal do wyzwania Odyseusza. Dlaczego witam się z wami poza dzbanem? Ano, dlatego, że jakieś 15 minut z tego odcinka, do którego żyję drugie podejście, przez błąd approached the edge of the cliff. She sensed great power. It was the Moire, the three weavers of life and death. I can't believe how my daughters defy me. No fate should be more powerful than a god. Once Clotho spins the thread of life, Lachesis measures the length, and Anthropos cuts it. There's nothing anyone can do. Not even you, Zeus. No akurat ten trochę racji ma bardziej Prometeusz niż Zeus. A wracając. O, to będzie ciekawe wyzwanie. Mam ulepszone maksymalnie strzały. Tak samo jak i moje... Czekaj, to jest zapalenie. Oh boy. Dobra, to nie, czekaj, niech to się jeszcze raz obróci. A nie, tam muszę... A dobra, tam muszę przelecieć. Dobra, po kolei. Tak wygląda stan mojego uzbrojenia. Wytrzymałość na prawie maksymalnym poziomie. Wojenną grotę... dobra, inaczej, wytrzymałość na maksymalnym poziomie. Ulepszyłem sobie łuki. Strzały na maksymalny poziom. Eliksiry podniosłem sobie o jeden poziom. Co jeszcze? Znalazłem taki set zbroi i tego teraz noszę, dzięki czemu kiedy trafiam jednym atakiem, to tak jakbym trafiał podwójnie. W sensie, nie że są podwójne obrażenia, tylko po prostu podwójnie nabija się licznik kombinacji. Tak jakbym w Batmanie walił krytami, nie? To jest... tutaj mam hełm. Znaczy, ten hełm noszę, a mam wyekwipowany ten hełm z Hadesu. Tutaj jest zbroja Zeusa. Sama ta zbroja Zeusa fajnie wygląda, ale... No, widzicie, no. W sensie, no, te trafienia są nawet fajne, ale... To dość mocno bazuje na tym, żeby mieć full HP, a ja dość rzadko to HP mam pełne, więc... Zmieniłem sobie na to. Ale nie powiem, to odzyskiwanie HP jest nawet kuszące. Ale na razie zostanę przy tym. Co jeszcze... Tutaj wojenna grota, wygląda tak. Coś niecoś też w Gaju Kleosa pokrzyściłem. Zostawiłem sobie tylko to i to. To odkryłem przypadkiem, to jest skarbiec Dedalak, do którego w sumie powinien mnie zaprowadzić ten quest. Ten quest z fosforem. Tutaj są dwa. sorry. Te dwie części tego questa i to finalnie powinien zaprowadzić tutaj. Ale jak już to odkryłem, no to nawet tego nie eksplorowałem. Od razu po prostu wyleciałem z tej czeluści i tyle. Tak samo jest tutaj. To akurat... Tego akurat nie zrobiłem, bo to po wykonaniu... To jest fabularne. Więc po wykonaniu załączała mi się cutscenka. Ja tylko usłyszałem Athena od razu. Oczy zamknięte. Łapa na gały i od razu skipuje całą cutscenkę. Po czym wczytałem sobie zapis sprzed tego. No i leciałem sobie dalej. Tu mi de facto zostały trzy wyzwania. Za chwilę będą w sumie dwa. Potem tylko znaleźć jeszcze te pomniejsze małe liry i zagrać na dłużej i pozgarnąć sobie obole. Coś tu jeszcze mam do pokazania, do zrobienia? Chyba nie. Plan na ten odcinek mam taki, żeby zrobić to wyzwanie i pokonać dwa upiory. Upiora Atalanty i upiora Heraklesa. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Kurde, nie wyrobię. Czy muszę z wyprzedzeniem to strzelić? Teraz. Jedna strzała to jest też, ale... What?
Ej, czekaj, 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 co? O nie, ja to chyba, potrzebował tej zdolności, żeby kontrolować prędkość tych strzał. O! A dobra, jednak nie. Udało się jednak bez tej zdolności. Aż! Już nie powiem, byłaby dość pomocna. Okej, czyli złoty musi być na tym punkcie. Wtedy mogę odpalać strzałę. Tu jeszcze czekamy. I go. Trochę z opóźnieniem, ale myślę, powinno też wystarczyć czasu. Teraz w dół, w górę. I tutaj tego tylko nie popsuć. Jest! Zapaliło się. No i pięknie. Wyzwanie ukończono. Sześć oboli. Pięknie. Czyli już bym mógł się w sumie cofnąć i... rozwalić tego. Gdzie jest to legowisko? A, tutaj pode mną. Dobra. To zawalczymy jeszcze z tym, bo to się okazało, poza nagraniem, to jest też jakiś mini bosik. Czy tam legendarny bosik, więc... myślę, że warto będzie z nim zawalczyć na nagraniu. Wypaczenie ekidny legendarnej chimery. Walczmy zatem. Au! Haha, uniknie ten bijacz. O kurde! Dobra, użyłem fosfora na szczęście. Pamiętam, że fosfor może... że może... anulować jej atak. Dobra, ty tam se zioń ogniem, ja po prostu będę odskakiwał. O, ładnie! 60 trafień! Nice! Czy uda się zrobić 84 i wbić na czwarty level kombinacji? Jest! Furia Resa aktywna. O nie! Jak szybko... no nie, jak szybko ją aktywowałem, tak szybko ją sobie straciłem, no. Dobra, fosfor. Ładowany szał ten... znaczy nie, a na tarcia ten nie szał. Szał jest Haresa. O kurde! Dobrze, żeby nie stracić błogosławieństwa. Młotem! Hołotę! Zyskujemy szybko energię, znaczy energię. Wytrzymałość, a są, no w sumie jest to energia, no. Nie pomyliłem za bardzo. Ładujemy. I stun! No nie, przerwała mi! Stun! Nice! I stun i do widzenia! No i proszę, nie było tak źle jak sądziłem. Ej, ale to jest w sumie wypaczenie, co będzie jak... jak będę walczył z prawdziwą chimerą. Dobra, ale jako że będziemy teraz walczyli z upiorami, dwoma, to raczej nie będziemy używali maskowania. Przez maskowanie to nie. Zabójczy atak z ukryciem przerywa. Ogłuszenie atakiem fosfora, to bym sobie włączył. To nie. Powoduje wybuch. Nie, 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 nie. No dobra, to włączmy sobie to. Plus 150 do ogłuszenia. Dobra, i tu jest legowisko upiora Heraklesa, z którym sobie zawalczymy. A później, myślę, po tej walce przeniosę się do siedziby bogów, ulepszę sobie którąś zdolność. Myślę, że wezmę ten mega ładowany szał Aresa. Tak ładnie za 10 punktów, a później zabierzemy Herakles, opętany bohater. Tak jest, tego ziomka trzeba uwolnić z jego nędzy, powiedzmy. Tylko najpierw trzeba oczywiście do niego jeszcze dojść. Tak, tutaj mogę aktywować. Aha, okej, dobra. Okej, przejęte.
I tam się coś jeszcze znajduje. Hmm. A czekaj, przecież mogę się wybić i tak to sobie zabrać. No, byłbym zapomniał, że mogę, że powinienem tak też to wykorzystywać. Ale sobie mogłem też wykorzystać klona fosfora i wyszłoby na to samo. Ale zostańmy przy tej opcji, którą twórcy sobie zaplanowali. Co tutaj będzie? Okej, takie coś. Dobra, dolećmy w górę. Aj, zabrakło mi wytrzymałości. Dobra, odnów. No, to jest najgorsze, to zużywa 4 paski wytrzymałości, nie mam żadnej nawet zbroi, która by mi to zmniejszała. Dobra, spróbuj naładować, chyba polecę wyżej. Ładnie. Okej, teraz zabierzemy sobie to, tylko to zrzućmy. Trafię? O, tak średnio. Ale na szczęście to wraca, zawsze. Więc zrzućmy to teraz troszeczkę delikatniej. Kurde, zaś spadło. O. Dobrze, zostało na miejscu. A my teraz lecimy tutaj. I zabieramy sobie to. Nie. Ty zostajesz ze mną. No i pięknie. Teraz do góry. I lecimy dalej. Pięknie. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, z upiorem Achillesa było leczenie przed wejściem, więc tutaj też takowe powinno się znaleźć. Chyba. Tak jest. Tak więc leczenie za Friko do pełna. Otwieramy arenę. Idziemy zawalczyć z Heraklesem. Ale ma tą skórę lwa nemejskiego na głowie. Swoją maczę. Macę znaczy się. Dobra, widzę, że upiór atakuje dokładnie tak samo, tak jak wcześniej. O, chociaż ten dużo się zatrzymuje. Co dawała mi ta zbroja? Niezranionym wrogom. No, nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, bo to można wykorzystać tylko i wyłącznie do ataku z ukrycia i do niczego innego. No, ogłuszenie i obrażenia zadawane niezranionym wrogom. No to mogę tego do ataku z ukrycia wykorzystać. A czekaj, w sumie. Nie, to nie ma sensu, bo już wie o mojej obecności, więc ukrywanie się nie ma sensu. Chyba muszę pamiętać o unikach. Aj, dobra, myślałem, że będzie ten drugi atak, ale pomyliłem się niestety. Bum! Fosfor? Dobrze. Ładujemy drugi atak. Młotem. Muszę też pamiętać o strzałach. Tak, muszę atakować. Jeśli chcę regenerować wytrzymałość, to muszę atakować. Dobra, to był tylko jeden cios, więc nie resetuję jeszcze kombinacji. Ojej, spudłowałem, nie wierzę. No, kurde! Już miałem czwarty etap kombinacji. A nie, wróć, to nie ta walka. To nie ta walka. Bum! No, seriously? Czemu ten zasięg nie jest większy, no? Czemu się tak daje łatwo robić na to? Dobra, odpalmy sobie atak eliksir obrony i tego. Zestymowany!
Jedziemy! Największa seria jak do tej pory. 100 ataków, czy 100 ciosów. Pięknie, unik. Dobra. Młotem. Mucimy go dalej. Natarcie Ateny za 3000, ładnie. Jedziemy, jedziemy. Okej, okay, to chyba oberwałem, ale eliksir pochłonął pierwsze trafienie. 160, 170 trafień już. Ty, jak gościu wstaje z pompką normalnie. Widzieliście to? Ładnie, unik. A właśnie po uniku chyba sobie regeneruje zdrowie. Jeśli dobrze pamiętam, tak jest. I to już twój koniec! 224 trafienia. No to będzie ciężko przebić. Phoenix's battle with the mighty Heracles and how she freed him from the clutches of vile Typhon. Pięknie. No, to teraz trzeba jeszcze uwolnić Atalantę. I czwartego upiora, którym, jeśli dobrze dedukuję, będzie prawdopodobnie sam Odyseusz. Dobra, ja jestem słaby, musiałem sobie dojeść chipsa. Okej, okay. Jesteśmy w leżu Atalanty. Okej. Okay. Czyli wyzwanie łucznicze. Patrzcie, nieoczywiste. Żeby lawą sobie zapalić strzałę. No dobra, może inaczej, nie aż tak oczywiste. Bardziej to powinien powiedzieć. Nie tutaj, tylko tutaj. Bo prędzej czy później bym na to wpadł, nie? Ale na szczęście wpadłem prędzej niż później. Okej, teraz tam widzę ruszające się jeszcze do tego cele. Tylko teraz czekaj, to są... Tak, to są dwa osobne strzały. Zacznijmy od tego. Okej, było blisko, żebym sobie to popsuł. Gotcha. No i cyk, pierwszy strzał oddany. Czekamy na regenerację. I lecimy po drugi strzał. Dobra, zapaliłem. Na szczęście. Aj. A kurde, chyba i tak ominąłem jedno. No, tam jest dziś początek. O, to będzie tu. I co, i jakoś tędy? No, jakoś tak to będzie. Chyba, że ja ominąłem jeszcze jeden, no ale... Mam nadzieję, że nie. A patrzcie, jednak ominąłem jednego. No teraz to już więcej niż jednego. Okej. No, co? Nie wierzę! Gdzie? To ten. Z tym tak fajnie wykręciłem, a tu mi zaliczyło uderzenie. No ale turbo scam. Dobra, spróbujmy po raz kolejny. Ale strasznie ostre zakręty trzeba tutaj brać tą strzałą.
Dobra. Wywracamy teraz, żeby poprawić strzał. Okej. Dobrze sobie to odpuściłem, ale niewiele czasu mi zostało. Znaczy nie, czekaj, przecież mogę sobie łyknąć, przedłużyć, dobra. Never mind. Dobra, mamy to, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze została ostatnia. Jeszcze tu kawałek do tyłu. Boże, minęłem się z nią. Ajajajajaj. Dobra, po raz kolejny obracamy. Ta tutaj. Dobra, spróbuję bez potki. Czy się uda? Jest! Ale idealnie! Ale idealnie wystarczyło mi tej potki. Choć no nie oszukujmy się, gdybym dobrze to wykręcił, to ta potka nie byłaby mi w ogóle potrzebna. Teraz tu, pyk, dziękuję. Wchodzimy, wchodzimy. Po schodkach biegniemy. Leczyć się chyba nie muszę. Nie. Dobra. W takim razie... otwieramy. Czas zawalczyć z Atalantą. A, no tak, zapomniałem, że Atalanta miała Miśka jeszcze do pomocy. Niedźwiedź Atalanty. Jego by się przydało zdjąć w pierwszej kolejności. Au. Chociaż pytanie, trzeba by na pewno? Może olać ten support i brać się od razu za Atalantę. Fosfor. Ej, no zrobiłem unik. Pięknie. Pierwszy. Dobra, powoli nabijamy wskaźnik. No, poważnie, jednym strzałem, akurat był ten jeden strzał, no. Dobra, buffujemy atak, buffujemy obronę. Ładujemy strzał młotem. W sensie nie strzał młotem, tylko po prostu walimy młotem. I jedziemy dalej. Okej, okay, miała miejsce drobna przerwa dla mnie. Dla was niekoniecznie. Ładnie gongujemy. Pięknie! Dobrze, wchodzimy w czwarty atak kombinacji. Aresie, dopomóż! Yeah! Mam wrażenie, że te areny, które były z Atalantą i z Heraklesem, troszeczkę się zamieniły miejscami. W sensie, wiecie, jak weszliśmy do Herkulesa, to była Atalanta. Był posąg Atalanty, a nie Heraklesa. Znaczy, Heraklesa, Herkulesa, ja tam zamiennie nazywam tego bohatera. Bo to jest de facto jedno imię dla tej samej osoby. Przyboczna Steno! I co, i to jest ta Gorgona? Na to wygląda. Dobra, zbuffujmy sobie, zanim zaatakuje, zbuffujmy sobie ten skryty atak. I też zanim ona mnie wykryje. Okej. Okay.
Herb Atalanty, ozdobiony wizerunkiem kła wydartego z paszczy dzika kalidońskiego, któremu Atalanta jako pierwsza upuściła krwi. Dobra, i dalej jest analogicznie do pozostałych. Fosfor. Gdzie jest ten strzał? Zabójczy atak. Zużywanie wytrzymałości. Spowolnienie czasu. Czy wybuch? Może niech będzie wybuch. O Boże, nie wierzę! Że tak się ustawiłem, że to kompletnie nic nie dało. Bo mnie momentalnie wykryło, jak tylko z tego wyszedłem. Ha! Kontra, Maclear. Aha, to co miało być? Jak atak nieblokowany, no to troszeczkę nie do końca dobrze oznakowany. Dobra, fosfor. Zmieńmy tobie na pierun. Ha, niespodzianka. Wiecz. Dam wejść na miejsce spotkania zaraz. Ładujemy i kończymy. Dobra, ona była akurat banalnie prosta. Tutaj widzę coś do zebrania. Skrzydła próżności. No, skrzydeł się akurat nie spodziewałem. Śmiało, poszpanuj trochę. Dedal stworzył te skrzydła, żeby właściciel przyciągał uwagę. No nie wiem, czy próżności, ale no... Definitywnie przyciągamy uwagę w tych skrzydełkach. Okej. Okay. 35 minut, dwa upiory zdjęte. Czy ja coś tutaj jeszcze... mam do zrobienia? No w sumie to nie bardzo. Szczyt zostawiam, bo to jest sam koniec fabuły. A jeszcze musimy uwolnić wcześniej, czy prawdopodobnie chyba, no nie, bo są jeszcze Wrota Tartaru. Jest szczyt. Ale nie, no ale tutaj chciał, żebyśmy brat. Brat chciał, żebyśmy tam przyszli, no ale z Tyfonem to raczej we Wrotach Tartaru musimy walczyć, nie? Ciekawe. Dobra. Czy ja chcę tutaj na przykład zająć się jeszcze tym wyzwaniem? Nie, raczej nie. Na Olimpie też chyba nie mam niczego. To myślę, lepiej sobie zostawić na następny odcinek na przykład. W sensie... albo nie, wiecie co? W następnym odcinku zajmiemy się tym skarbcem Dedala. Już sobie oznaczę, już się tutaj przeniosę. A ja póki co żegnam się z wami i życzę do... i życzę wam miłego dnia, nocy, czy kiedy tam to oglądacie. W kolejnym odcinku zajmiemy się tym questem i być może, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zajmiemy się także tamtym questem, który już jakiś czas czeka na nas przed Wrotami Tartaru. Dobra, to będzie gdzieś... chyba tam to gdzieś będzie. O, wyzwanie, z chęcią zobaczę. No. No tak, oczywiście pomyliłem guziki. Jakie to było wyzwanie? A, pokonaj Hekaton Heiren, ale to już dawno temu zrobiłem, no to trochę... A, dobra, widzę. Po kolei to będzie szło. Pokonaj wroga toporem. Ogłusz wroga. Wow, naprawdę strasznie słabe te wyzwania. Ej, ale zarazem bardzo opłacalne, bo teraz dostałem 30 aż tych... 30 aż do upgrade'ów. Zbierz niebieski ten... niebieskie grzyby. Okej.
Dobra, i tu jest co dalej? Pokonaj miśki, pokonaj dziki, machnij headshoty i zbierz Golden Amber, czyli ten... No to, co dostałem, te 30 sztuk, teraz nie pamiętam dokładnie, co to było na polski. Złoty bursztyn chyba to się nazywało? No, mogę? Czekaj, to było... A, dobra, nieważne, po prostu myszką to wyłączę. I zobaczmy, dodało się to, czy nie? Ej, nie dodało się, ale skam. A, dobra, nieważne, jednak się dodało. Wow, 30 oboli. To wiecie co, to ja się jednak jeszcze cofnę. I na początku kolejnego odcinka ulepszymy sobie co nieco postać, a potem zajmiemy się tym questem i być może jeszcze tym questem przed wrotami Tartaru. Ode mnie póki co to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!